Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Temat na dziś to dlaczego ocenianie, dychotomia są ogromnym błędem poznawczym, który uniemożliwia w którymś momencie już rozwój. Mózg przetwarza gigantyczne ilości informacji, w związku z czym potrzebne nam są skróty. Skróty myślowe, skróty poznawcze nazywają się heurystykami. To jest właśnie takie myślenie na skróty, które pozwala nam nie zastanawiać się wciąż nad codziennie przeżywanymi, spotykanymi rzeczami, tylko pozwalają nam szybko się stosunkować i przechodzić do porządku dziennego nad nowymi, po prostu nad codziennymi faktami, w tym nad relacjami i nad myśleniem o sobie samym. I tak, to jest bardzo praktyczne. Świeży chleb jest dobry, zapleśniały jest niedobry. 0-1, tak, nie, dobra, niedobra. Łysy, pijany człowiek w dresie, w bramie, niedobry, bo niebezpieczny. I to może nie być prawda, ale heurystyka pozwala nam nie sprawdzać za bardzo na własnych zębach i na własnym portfelu, czy mamy rację, czy nie. Posługujemy się heurystyką, omijamy typa i już. Problem pojawia się, gdy pozwolimy heurystykom zająć za dużo miejsca w naszym życiu. Gdy pozwolimy na stałe rozgościć się heurystykom i dychotomii w systemie wartości. Gdy pozwolimy im wypowiadać się o całym naszym życiu i funkcjonowaniu. Mam taki list. Wydaje mi się, że sobie radzę ze wszystkim. Ocena. Że ogarniam sytuację. Ocena. Swoje życie, że pomimo problemów potrafię iść dalej. Ocena. Rozwiązywać je. To po chwili się okazuje, że jednak sobie nie radzę. Ocena. Jakaś mała rzecz mi to udowadnia. Myślę, że robię wszystko jak należy, ocena. Popełniam błędy, ocena. Jestem człowiekiem, ale wyciągam z nich wnioski, więc to dobrze, ocena. Później się okazuje, że wnioski były błędne, ocena. I nieważne, jak się zachowuję i co robię, to wiecznie coś jest źle, ocena. Coś tam. Poza tym mam problemy z jedzeniem, skupieniem. Nie umiem się pozbyć acting outu, nie wiem jak nad nimi zapanować. Chcesz zapanować, bo je oceniasz jako złe. Wiele rzeczy mam pod kontrolą, bo przecież temu służy system oceniania, kontrolowaniu. Potrafię nad wieloma zapanować, ale jak przychodzi cokolwiek, to nikt tego nie widzi, nikt mnie nie słucha jak mówię, co potrzebuję, konkretnie mówię, jak mówię, dlaczego tak, a nie inaczej. Jak mówię, włożyłam już w siebie dużo pracy, takie to jest opresyjne, i naprawdę jest postęp, ocena, ale nie radzę sobie ze wszystkim, ocena, i potrzebuję wsparcia, nawet dokładnie mówiąc, co jest mi potrzebne. Kompleks Boga. Czuję się niesłuchana i karana za to, że sobie nie radzę, ocena, ocena, nawet jeśli do tego się przyznaję i proszę o pomoc. W dalszej części moja rozmówczyni mówi mi, żebym o niej nie wnioskowała na podstawie tak krótkiego listu. Czyli żebym jej nie oceniała. Dobra, i co widzimy w tym liście? Kompletny, egzystencjalny karcer. Dziewczyna widzi życie tak. W ogóle dziewczyna ma tam, nie wiem, 20 parę lat. Jest dzieckiem, jest autystyczna, więc jest w ogóle dzidzia, jak ma 20 parę lat. Z całym szacunkiem, kochani. 20-kilkuletni autystycy to są ludzie fascynujący i ludzie, którzy dużo potrafią wnieść w życie drugiego człowieka, ale emocjonalnie, no ja też miałam 20 lat. Przeżyłam okres pomiędzy 20 a 30. Miałam wielu przyjaciół autystycznych w tym czasie i jest to czas, gdy nasze osobowości jeszcze się kształtują. Tak jak u neurotypowych one się kształtują do tego 25 roku życia, to mam wrażenie, że u nas tak trochę to się przeciąga. Koło 30 następuje taki wyraźny przełom w życiu autystów. No i tutaj właśnie widzimy osobę dwudziestokilkuletnią, której się wydaje, że dorosłość i dojrzałość to jest jakaś forma drastycznej kontroli nad sobą. Bardzo częste jest to wyobrażenie, też je miałam, widzę je po prostu non-stop, że ja nawet mam taki żart, jak będę dorosła, to będę miała porządek w domu. Oczywiście jest to żart o mnie samej. Niedługo 40, ja dalej mam taki bałagan, że jeszcze mam czas. W każdym razie wydawało mi się tak, że dorosłość to kontrola. Im bardziej jestem dojrzała, tym bardziej wiem, że dorosłość, dojrzałość nie mają nic wspólnego z kontrolą, a przynajmniej bardzo niewiele. Jest to raczej umiejętność ślizgania się po lodzie rzeczywistości tak, żeby się nie rozbijać. Jest to więc bardzo umiarkowana forma kontroli, raczej jest to umiejętność ekwilibrystyki. Tu słyszymy takie rzeczy jak: wiele rzeczy mam pod kontrolą, potrafię nad wieloma zapanować, włożyłam w siebie dużo pracy. To brzmi jak treser, jak gestapo. To brzmi jak strażnik w obozie pracy. No. Jakim narzędziem się posługuje taka opresyjna władza? Oczywiście, że ocenami. Oczywiście, że ocenami, no bo czym innym? Jak sterować bez przemocy fizycznej? Systemem ocen i potępienia. Systemem obniżania samopoczucia poprzez krytykę. Jeśli ty sam sobie to robisz i jeśli w ogóle myślisz o życiu w tych kategoriach, wymagasz od siebie w tych kategoriach, to jesteś swoim największym wrogiem. Ty nie potrzebujesz już innych, którzy cię źle oceniają i cię nie doceniają i nie widzą twojego wysiłku i twoich postępów. Nie potrzebujesz ich, ponieważ masz siebie. Siebie jako osobę, która twój dzień rozpisuje na zadania, które ocenia i jest niezadowolona z postępów oraz spędza czas na myśleniu, jak tu cię wziąć lepiej pod buta. Nie ma nic bardziej opresyjnego. Nie pozwalasz sobie na rozwój. Nie pozwalasz sobie na zmianę, nie pozwalasz sobie na bycie w tak zwanym tu i teraz, ponieważ jesteś nastawiony na wyniki, jak korposzczur. Jeśli chcesz zachowywać się dobrze, to nie patrzysz na to, kim jesteś w tym, nie patrzysz, co czujesz, więc nie wyciągasz wniosków. Ty jesteś nastawiony na wyniki. Jeśli masz do tego doświadczenie życiowe żadne, a masz żadne, jeśli żyjesz w systemie oceniania, a nie po prostu bycia i obserwacji, to jeszcze masz totalnie durne założenia co do życia i co do tego, co to znaczy dobrze. Więc w swoim niedojrzałym, opresyjnie skatowanym umysłem ustalasz jakieś kategorie, do których chcesz się dopasować, zamiast się w ogóle dowiedzieć, kim ty jesteś, i rozliczasz się z tego jak największy wróg. I potem dziwne, że nie jesteś człowiekiem idealnym. Jak ani nie ma czegoś takiego jak człowiek idealny, ani się nie rozwijasz. Bo się nie rozwijasz. Ty robisz z siebie obywatela nowego, wspaniałego świata. A nie wiesz, kim jesteś, bo ty chcesz być dobry. Czyli jaki? Czyli jaki? Nie wiesz, jaki. Dziękuję. 1% dla Przemocni to dzięki Fundacji Fani Mani bardzo prosta sprawa. W PIT wpisujesz po prostu Fundacja Fani Mani, nie Przemocni, Fani Mani. KRS Fani Mani to 000 050 72 34, a jako cel szczegółowy wskazujesz Przemocnie po numerze ID w Fundacji Fani Mani, której Przemocnie jest beneficjentem. I ten numer to jest 4280. Więc jeszcze raz. Organizacja Fani Mani KRS, podany na tym obrazku, znajdziesz go też na Facebooku. Cel szczegółowy 4280. Dziękuję.